Serdecznie chcę przywitać wszystkich. Cieszę się bardzo, że Was widzę. To jest niesamowita radość, kiedy możemy spotykać się z naszym Panem, ale też i razem ze sobą. Amen. Cieszycie się, kiedy widzimy się nawzajem? To jest naprawdę wielką radością, kiedy możemy się spotykać, kiedy każdego dnia, kiedy otwieramy oczy i widzimy znowu naszych ukochanych, naszych bliskich, a te, kiedy też przychodzimy na spotkanie i widzimy się znowu, to jest kolejna okazja, aby Bogu dziękować, że mamy siebie nawzajem. Ja chciałbym powiedzieć, przyzwyczailiśmy się do wspaniałych wykładów wtorkowych i będzie brakować może dzisiaj, ale ja Wam powiem takie świadectwo, takie przeżycie na pocieszenie. Pewnego któregoś dnia ktoś z rodziny zaprosił nas na obiad do tam w góry, do chyba Ochodzita, gdzieś tam na takim szczycie, fajna taka restauracja była. Byliśmy tam na obiedzie i obsługiwał nas kelner. Taki człowiek, troszeczkę może bardziej wyższy ode mnie, szczupły, bardzo szybki pomiędzy tymi stołami, tam przelatywał, obsługiwał nas, ciągle przychodził, pytał, czy coś jeszcze podać, czy coś trzeba, bardzo uprzejmy. I wiecie, takie wrażenie zrobił, że jesteśmy najlepiej obsłużeni, jak naprawdę jakbyśmy tam byli jakimiś zacnymi gościami, a było pełno ludzi. I jakiś czas później do mojego warsztatu przyjeżdża człowiek, samochód naprawić, ja się patrzę, tak skądś go znam. I skojarzyłem, że to jest ten kelner tam właśnie z tej restauracji. I kiedy naprawiałem mu samochód, to żeśmy sobie rozmawiali tak i ja mówię, że takie dobre jedzenie tam, takie dobre wrażenie odniosłem, że ciągle wspominam i wszystkim reklamuję te restauracje i mówię, że tam najlepiej idzie zjeść. Jest dużo, jest dobrze, do mnie dużo to już jest dobrze, a jeszcze jest dobrze do tego, więc jest podwójnie dobrze. I wiecie, ja kiedy mu tak mówię, zachwalam, to on tak patrzy na mnie i mówi, wiesz co, ale ja tam tylko jestem kelnerem, to nie jest moja restauracja. I ja wtedy tak sobie pomyślałem, no tak, właściwie tak, to tylko przynosiłeś jedzenie, ale to moje wrażenie było takie, jakbyś to ty wszystko nam obsłużył. I wiecie, Słowo Boże i usługujący to tak samo jak kelner. To jest ktoś, kto przynosi. I to, co przynosi, to nie jest moje, chociaż to jest tak dobre, chociaż to jest tak wspaniałe, jest tego dużo. Nigdy nie jest tego za mało, to musimy pamiętać nadal, że ja tu tylko jestem kelnerem. Chciałbym czytać Słowo Boże, przynieść to, co najlepsze na tej tacy, abyśmy mogli razem rozważać. Otwórzcie swoje Biblię na Ewangelii Łukasza, 19 rozdziale. Ja nie wiem, czy się mogę do takich rzeczy przyznawać, ale chyba już od niecałego roku czasu czytam Ewangelię Łukasza. Nie, to nie znaczy, że tylko Ewangelię Łukasza, czytam też różne fragmenty, ale wracam cały czas i studiuję i jakoś chyba to z wiekiem przychodzi, że człowiek zaczyna widzieć takie rzeczy w Słowie Bożym, których wcześniej nie widział. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział od 1 wiersza, czytajmy. I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie Pan Jezus, a oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa. Kto to jest? Lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wyszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc, do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kimś coś wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. Jezus zaś rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. I przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Halleluja. Wiecie, wspaniałe słowo. To jest najlepszy fragment chyba ewangelistów, kiedy jeden z najlepszych fragmentów, kiedy ewangelizują. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę właśnie na Pana Jezusa. Jest niesamowitą postacią, jak jego postawa niesamowicie przemawia do mnie. Jak widzimy w tej historii, Zacheusz był wysoko postawionym, przełożonym nad celnikami. On nie był zwykłym celnikiem, on nie był takim szeregowcem zwykłym, ale on był prezesem w tej firmie. On był wysoko postawiony, wiele zasług i tutaj jest taka fajna zmianka, że on był małego wzrostu, ale to nie był powód, że nie widział Jezusa. Tak naprawdę winę to ponosi tłum,
jest napisane, że z powodu tłumu nie widział, zasłaniał. Wiecie, my zawsze, którzy jesteśmy mniejsi trochę, to zawsze się tłumaczymy, bo coś mi zasłania. To nie to, że jestem niski, ale coś mi zasłania. I tutaj jest napisane, że chciał widzieć Jezusa, ale z powodu tłumu nie mógł zobaczyć, gdyż był małego wzrostu. Ale tak to już bywa, że kiedy ktoś jest małego wzrostu, to chce w czymś dorównać, żeby jakoś nadrobić to. Zauważyliście to? Ja zauważyłem, że kiedy ktoś w czymś uchybia, chociaż to nie jest uchybienie, jeżeli ktoś jest niższego wzrostu, to wszelkimi staraniami, wszystkim zabiega o to, aby to nadrobić czymś. I wiecie, wielu ludzi, którzy są małego wzrostu, są bardzo wysoko postawieni. Są zdolni, uczą się ponad siły, po to, aby być kimś, aby być wysokim. Rozumiecie mnie? I Zacheusz właśnie taki obraz nam daje. On, pomimo tego, że jest niski, pomimo tego, że może ludzie z powodu wzrostu nie zwracali na niego uwagę, chociaż zwracali z powodu czegoś innego na niego uwagę, do czego dojdziemy, ale on chciał to nadrobić czymś i on, tutaj jest napisane, że był bardzo wysoko postawiony, był przełożonym nad celnikami. Taki człowiek właściwie w społeczności żydowskiej nie miał szans, jeżeli chodzi o życie duchowe, jeżeli chodzi o życie religijne. Tutaj jest wyraźnie w Słowie Bożym jest powiedziane, że celnicy zazwyczaj kojarzyli się z dzierstwem. Wiecie, jak to wyglądało? Mi kiedyś taki znajomy człowiek, który pracował jeszcze, kiedy były granice, mi opowiadał, jak wygląda cło. Nigdy nie wiedziałem, jak to wygląda. Oczywiście przewoziłem jakieś tam narzędzia czy coś tam i dostałem kartkę, musiałem iść do urzędu celnego, zapłaciłem ileś tam procent z tego cła, ale tak właściwie to były groszowe sprawy. I kiedyś ktoś mi wytłumaczył, na czym to polega. I ja wam powiem, jak to mogło wyglądać w jego życiu. Ludzie w tym czasie bardzo dużo handlowali, przewozili, wywozili z miasta do miasta, z kraju do kraju wywozili, a celnicy stali właśnie na granicy, aby to oclić, aby pobrać podatek, aby pobrać opłatę. Wiecie, jeżeli komuś się, celnikowi się nie spodobał ktoś albo chciał więcej przewieźć, to on potrafił zrobić wszystko. Potrafił zedrzeć z niego, że on nic nie zarobił. Potrafił z niego zedrzeć. I wiecie, oni byli najbardziej nielubiani, nienawidzeni właśnie w tych miastach. I takim człowiekiem był Zacheusz. Wyobraźcie sobie. Idziesz przez miasto i wszyscy się obracają albo jeszcze przeklinają pod twoim adresem, pod twoim nazwiskiem. Jeżeli ktoś by wypowiedział twoje imię, to każdy by skojarzył, a to ten tam, ten oszust? Wiecie, Zacheusz właśnie tak się czuł. Pomimo tego, że był wysoko postawiony, miał dobrą posadę, miał dobre stanowisko, miał pod sobą podwładnych. On właściwie już nie był nawet od tej czarnej roboty, tak powiedzmy, od tej brudnej roboty. Ale pomimo tego na jego barkach spoczywał wielki ciężar. I wiecie, on pomimo tego wszystkiego słyszał tam gdzieś o Jezusie. Słyszał, że jest nauczyciel w mieście, który głosi, który mówi, który nie brzydzi się ludźmi, który z każdym rozmawia. Na pewno słyszał historię o kobiecie, która była przyłapana na cudzołóstwie i kiedy na pewno Zacheusz słyszał tę historię, to on sobie myślał, jak to jest możliwe? Przecież ona jest mojego pokroju. I Pan Jezus powiedział, wyobraźcie sobie teraz sytuację. Powinna być pod stertą kamieni. Jaki obrońca może stanąć, żeby uczynić coś, żeby uratować jej życie? Było prawo i to powinno być egzekwowane. Jezus Chrystus zrobił coś, czego nikt wcześniej nie zrobił. Powiedział jedno słowo i uratował kobiecie życie. Jak on to zrobił? I Zacheusz pewnie myślał nad tym. Myślał, co on mógł powiedzieć? Jak on to zrobił, że ci sprawiedliwi ludzie nie wydali na śmierć, nie wydali wyroku śmierci na tę kobietę? I on zastanawiając się na pewno myślał, ciekawe kim jest ten Jezus. Ciekawe czy moją osobą by się zainteresował. Ciekawe czy w ogóle tacy ludzie jak ja interesują Jezusa. I wiecie, zdarzyło się tak, że Pan Jezus właściwie dużo nie przechodził przez Jerycho, ale przechodził i to jeszcze ostatni raz przez to miasto. Przed swoją śmiercią. Kiedy Pan Jezus przechodził przez Jerycho, jest napisane, że tłumy były wokół Niego. Było bardzo wiele ludzi. On rozmawiał z tymi ludźmi. On ich uzdrawiał. Zadawali Mu pytanie. Jedni prosili o dzieci swoje, żeby błogosławił, żeby modlił się o chorych, żeby ktoś tam potrzebował pomocy, ktoś tam potrzebował jeszcze czegoś innego. I modlili się, prosili.
rozmawiali z Nim. I wiecie, On tłumy ludzi miał wokół siebie. Tak naprawdę to mógł tylko iść przed siebie i tylko mówić, a wystarczyłoby to, żeby to wszyscy słyszeli. Nie musiał nic więcej robić. Ale jaki niesamowity jest nasz Pan Jezus Chrystus. Ja wam powiem, że On jest do dzisiaj taki sam. Amen. On się nie zmienił, ale zdążajmy do tego. Zdążajmy do tego, jaki On jest. I wiecie, teraz przychodzi moment, że ten właśnie Zacheusz, który jest taki pełen potępienia, pełny winy, jest przekreślony i tak samo czuje się przekreślony. Na pewno już w swoim życiu on nie postawia tej poprzeczki, że stanę przed nim. Absolutnie, nie mam prawa nawet. Może mnie spotkać równie taka sama kara, jak każdego grzesznika, który stanąłby na drodze świętego Boga. I on nawet nie chce stanąć, żeby ludzie go widzieli. Nie chce nawet, żeby go Jezus widział. Popatrzcie na tę sytuację. On nawet nie chce, żeby go Jezus widział. On nie chce, żeby ktokolwiek widział Jego twarz, ale On chce zobaczyć Jezusa. Chce się przez chwilę poczuć dobrze. Chce zobaczyć Tego, który nie potępia nikogo. Chce przez chwilę zobaczyć kogoś, kto daje życie zamiast śmierć. Chce przez chwilę zobaczyć, jak wygląda Ten, który uzdrawia, który trędowatego oczyszcza. Ci też powinni być osobno, a On pomimo tego uzdrawia trędowatych. On się ich nie brzydzi. Kogoś takiego warto zobaczyć. I ten Zacheusz, pomimo swojej pozycji, pomimo swojego statusu życiowego, pomimo, że jest bogaty, że jest, wszystko ma i cokolwiek możemy sobie tylko wymarzyć, to on pomimo tego postanowił za wszelką cenę, chociaż muszę go zobaczyć. I postanowił tak, że wyjdę na drzewo, Pan Jezus tędy będzie przechodził, bo tłum się zbliża, więc on pobiegł naprzód, wybiegł na drzewo, schował się tam gdzieś między gałęziami i tam sobie lukał na dół, zaglądał. I patrzy, kiedy Pan Jezus przyjdzie. No i widzi rzeczywiście, to chyba jest Pan Jezus, bo dookoła Niego pełno ludzi się tłoczy, cisną się, jedni pytają, jedni zaczepiają Go. Ktoś tam podchodzi, dotyka się Jego szaty, chce być uzdrowiony. I wiecie, On patrzy się i mówi, to jest Jezus. Ale co jest największym zaskoczeniem? Kim jest Jezus Chrystus? Halleluja. Podchodzi pod to drzewo i pomimo tylu fanów dookoła, pomimo tylu wielbicieli, pomimo tylu wspaniałych ludzi, podnosi głowę do góry i dla Niego jest jeden człowiek ważny w tej chwili. Zacheusz. On zna nawet Jego imię. Wiecie, to imię było znane we wszystkich miastach. Może nie w dobrej mierze, ale w tej bardziej niechlubnej. I on mówi, Zacheuszu, szybko zejdź z drzewa, bo idę do Twojego domu. Wiecie, nie wiem, co bym zrobił na jego miejscu, ale chyba bym spadł z tego drzewa ze zaskoczenia. Zacheusz szybko zszedł z tego drzewa. Dla niego zapaliło się światło. To światło życia, niesamowite. Kiedy Pan Jezus zwrócił na niego uwagę i powiedział, Zacheuszu, szybko zejdź z drzewa, bo dzisiaj chcę iść do Twojego domu. On nie chciał tylko powiedzieć do niego, Zacheuszu, bo dzisiaj mogę przebaczyć Twoje wielkie winy. Dzisiaj mogę przebaczyć Twoje ciężkie grzechy. Dzisiaj możemy załatwić to wszystko i jakoś pogodzę Cię z tymi ludźmi, żeby Cię nie zlinczowali. Pan Jezus tego nie powiedział. On powiedział, zejdź szybko, bo dzisiaj chcę gościć w Twoim domu. Zacheusz pomyślał sobie, kimże, że jestem człowiek? Kimże jest ten człowiek, że on chce jeszcze ze mną jeść przy jednym stole? Wiecie, to jest następna zaskakująca rzecz. Żydzi z takim człowiekiem nawet nie zasiadali do stołu. Oni by w życiu nie spożyli posiłku z kimś takim, kto tak się prowadził. Tak nakazywała religia, tak nakazywał porządek. Dzięki temu byli narodem takim bardzo, bardzo zdyscyplinowanym. Ale Pan Jezus w tym momencie powiedział, ja chcę być i gościć w Twoim domu. I to jest niesamowite zaskoczenie dla Zacheusza. On zszedł z drzewa. Niesamowite jest to, wiecie, następne, że kiedy on idzie razem z Jezusem, on go prowadzi do swojego domu, rozmawiają. Dla niego już nie było nic ważne. Nawet już nie było dla niego to ważne, że ludzie szemrali dookoła niego i sobie mówią, no, taki grzesznik i do niego do domu idzie. On tego już nie słuchał. Dla niego było najważniejsze, że Jezus Chrystus zwrócił na niego uwagę. I to w taki sposób, jakiego nigdy w życiu by się nie spodziewał. Idą do domu i wyobraźcie sobie, Zacheusz przygotowuje gościnę. Tłum Pan Jezus zostawia na ulicy. Tłum ludzi, którzy są spragnieni, którzy są gorący, którzy są wierzący, którzy niesamowicie znają Słowo Boże, czytają, uwielbiają Pana. Zostawia ich na ulicy i idzie do człowieka, który tak naprawdę to zasługuje na karę. Zasiada z nim do stołu i zaczynają jeść.
wiecie, i goszczą się. I tutaj niesamowite, oczami wyobraźni, wyobraziłem sobie Pana Jezusa. Wiecie, tutaj jest napisane, że podczas tego, kiedy była gościna, kiedy były stoły zastawione, kiedy wszyscy jedli, Zacheusz w pewnym momencie wybrał najlepszy moment, na pewno wziął łyżeczkę, postukał po szklance. Czy mogę coś powiedzieć? I wiecie, i mówi, Panie, jestem grzesznikiem. Wszyscy o tym wiedzą. I połowę mojego majątku na dzień dobry chcę rozdać ubogim. Już wiem, kto jest najważniejszy. Połowę mojego majątku oddaję ubogim. A jeśli na kimś coś wymusiłem, jeżeli kogoś zdarłem, jeżeli coś ściągłem za dużo, to oddam czterokrotnie. Wyobraźcie sobie. Miał pobrać stówkę, wziął dwie, a musi oddać cztery. Przelicznik niesamowity, prawda? 500 zł do tyłu. Człowiek niesamowity. Zrozumiał w jednej chwili, jakie wielkie szczęście spotkało go na jego drodze. Śpiewaliśmy w tej pieśni, że choćby wszystko stracił, jeżeli będę miał Jezusa. Ten człowiek, który pisał tę pieśń, wiedział, co to znaczy. On był w tej samej sytuacji, co Zacheusz. Wyobrażam sobie, że musiał wiedzieć, że chociażby wszystko stracił w swoim życiu, to jednak Jezusa, kiedy mam w swoim życiu, w swoim sercu, to mam życie. Mam życie, mam pełnię i mam wszystko. I to jest właśnie to, że można być biednym i równocześnie przy tym najbogatszym. Amen? I Zacheusz to zrozumiał. I wiecie, kiedy on tak stoi i ogłasza te swoją pokutę, kiedy mówi, to Pan Jezus siedzi przy stole i na pewno, tak sobie wyobrażam, na pewno mówi, Mateuszu, podaj tam sos do jagnięciny. I jedzą dalej. Podajcie sałatkę na koniec stołu, bo tam nie mają już. I jedzą, a Zacheusz czeka. I mówi, Panie, ale moja wina jest wielka. Pan Jezus patrzy na niego i mówi, Zacheuszu, wspaniałe jedzenie. Uczta pierwszej klasy. Popatrzcie, on nie zwraca uwagi, Pan Jezus nie zwraca uwagi nawet na wielkość jego winy. On nie wyszukuje jeszcze takich może możliwości, momentów w jego życiu, kiedy by było coś niewyznanego. Zwróciliście na to uwagę? On nie wyszukuje. On nie pyta się Zacheuszu, a jak tam z twoją dziesięciną w kościele? On nie pyta się, a Zacheuszu, a może jak tam z twoim życiem rodzinnym? Czy czasami zdarza ci się też może jakieś przekleństwo? On tak wcale takiego czegoś nie robi. Pan Jezus nigdy nie robi nam wyrzutów. On nigdy nie potępia. Słowo Boże mówi, że dla nas, dla tych, którzy są w Jezusie, nie ma nigdy potępienia. A więcej powiem, Pan Jezus nawet nie potępia tych, którzy już żyją w grzechu. On daje możliwość. On chce zaprosić ciebie. On daje możliwość, abyś to ty sam mógł chcieć zmienić swoje życie. Amen? Niesamowicie cenne jest to słowo, że Pan Jezus zatrzymuje się w domu takiego człowieka, pomimo tego, że wszyscy narzekają, wszyscy szemrają. Nie podoba się to, złamał wszystkie zasady. Pan Jezus nie powinien do tego domu wchodzić, nie powinien z nim jeść, a już w ogóle rozmawiać z nim. Tymczasem człowiek znajduje drogę do życia, do wolności, do uwolnienia, do tego, aby być wolny od grzechu. Halleluja. I to jest najważniejsze. I Pan Jezus mówi, odwraca się i mówi tak, dzisiaj zbawienie stało się udziałem domu Twojego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym, domu tego. On jest synem Abrahamowym, ponieważ Ty jesteś też dzieckiem Bożym. To nic, że się zagubiłeś, to nic, że straciłeś dobrą strzałkę swojej drogi w pewnym momencie. I Ty wiesz o tym, w którym to momencie. Ty dobrze wszystko wiesz. Ty wiesz, jakie było Twoje życie i Ty o to wyznajesz. To dobrze. Ale dzisiaj zbawienie stało się udziałem Twojego domu. Najlepsze słowa, jakie można słyszeć. Ja Wam powiem pewne świadectwo. Kiedyś, lata temu, ktoś zaprosił mnie na spotkanie, kiedy chciałem spotkać się z Jezusem, kiedy chciałem usłyszeć Jego słowo po raz pierwszy w takim zgromadzeniu. Chodziłem na szkółki niedzielne, chodziłem do kościoła, ale po raz pierwszy chciałem usłyszeć o Jezusie Chrystusie w taki sposób naturalny. I ktoś mi powiedział, że jest człowiek, który mówi świadectwo, mówi o życiu, jak on to przeżył i też głosi Słowo Boże. I wiecie, ja pomyślałem sobie, Panie Jezu, ja chcę przez chwilę poczuć się lepiej. Przez chwilę chciałbym się poczuć lepiej. Kiedy poszedłem na to zgromadzenie, to wiecie, nie przez chwilę, ale na całe życie zmienił moje,
moje całe życie. Halleluja. Taki jest Pan Jezus. Ja wtedy w tym momencie wydawało mi się, że tam było chyba, nie wiem, ze 300 ludzi, a mi się wydawało, że to dla mnie było głoszone i dla mnie Pan Jezus przyszedł na to zgromadzenie. Zupełnie jak Zacheusz. Chciałem się poczuć przez chwilę dobrze, a On na całe życie dał mi wspaniałą nadzieję. Halleluja. Dał mi nowe życie. Przebaczył wszystkie moje grzechy. Nawet wszystkich nie zdążyłem wymienić. Nie zdążyłem powiedzieć. On uwolnił mnie od tego balastu grzechu. On to wziął sam ode mnie. I dziękuję Bogu, że to właśnie wtedy się stało. Jak jestem szczęśliwy, że to właśnie w takim momencie się stało. Taki jest nasz Pan Jezus Chrystus. On nie czeka, aż Ty Go poprosisz o Panie Jezu, a może jeszcze uzdrowiłbyś mnie, a może jeszcze byś mi pobłogosławił w pracy. Wiecie, ja nawet nie prosiłem o uzdrowienie i w tym samym dniu przestało mnie boleć gardło. Miałem problemy z tym. Od dziecka zawsze gardło mi bolało. Ja już to mówiłem na tym miejscu kilkakrotnie. Ale właśnie wtedy, w tym momencie, ja nawet nie myślałem o tym, dopiero 2 czy 3 dni później, taki byłem szczęśliwy, kapnąłem się, że mnie nie boli gardło. Kiedy zobaczyłem jakieś tam tabletki do ssania, czy pewnie jakieś coś tam, jakieś witaminy, nie wiem, coś się mi rzuciło w oczy odruchowo, wiecie, co bierzemy zawsze. Patrzę, że ja tego nie muszę brać, a mnie nic nie boli, jako dziecko. I wiecie, byłem przeszczęśliwy. Mówię, Boże, następna niespodzianka. Wystarczyło zejść z drzewa. A Ty zamieszkałeś u mnie i rozgościłeś się. Jak ja Ci dziękuję. Jak ja jestem szczęśliwy. Nawet nie proszę Cię o tak wiele, a Ty dajesz jeszcze więcej. Taki jest nasz Pan Jezus Chrystus. Halleluja. Amen. Czytamy dalej. Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Pan Jezus właśnie takich ludzi szuka. On szuka Ciebie i mnie. I wiecie, to jest dobra nowina dla nas, żebyśmy nigdy nie zapominali o tym, albo nie czuli się, wiecie, kiedy się czujemy trochę źle, to nie znaczy, że jest źle. To może się tylko czujemy źle. Między mną a Bogiem jest to samo. Pamiętam pewnego człowieka, pewien starszy człowiek, on już odszedł do wieczności, ale on kiedy się modlił, zawsze zaczynał modlitwę tak. I słuchajcie uważnie. On zawsze kiedy się mówił, Boże, dziękuję Ci, że między mną a Tobą nic się nie zmieniło. Mi się to strasznie podobało. Zawsze kiedy on się zaczynał modlić, chociaż modlił się dosyć długo i potem było to już nudne, ale na początku zawsze słuchałem bardzo i to było najlepsze, co mogłem usłyszeć. Dziękuję Ci, Panie Boże, że między mną a Tobą nic się nie zmieniło. Fajnie, prawda? Fajnie tak wstanąć rano i powiedzieć, Panie, dziękuję Ci, że nic się nie zmieniło. Za 50 lat wstajesz i mówisz, Panie, dziękuję Ci, że nic się nie zmieniło. Między nami. Na zewnątrz może trochę. Ale między mną a Tobą nic się nie zmieniło. Taki jest nasz Pan. On jest pełen łaski, pełen miłości. On chce, aby zbawienie stało się udziałem każdego z nas. Halleluja. I wiecie, ten fragment Słowa Bożego daje mi tak wiele do zrozumienia, jaki jest Jezus Chrystus. My żeśmy czytali przez, pastor senior głosił chyba w niedzielę, o tym, jak Tomasz, w niedzielę na pewno, jak Tomasz przyszedł i mówi, nie uwierzę. Jeżeli nie zobaczę, nie uwierzę. Nie ma dowodów, nie ma prawdy. Miał rację. Dzisiaj wszyscy tak robią. Nie zobaczę, to nie uwierzę. I wiecie, Pan Jezus powinien zrobić tak. Wszystkim się objawić, wszystkim się pokazać, a Tomaszowi nie. I powiedzmy, jak uwierzysz, to Ci się objawię. Ja bym tak zrobił. Ale wiecie, nasz Pan Jezus Chrystus jest taki, że On nie wypomina nam, ani nie wytyka nam naszych win, naszych słabości. On nigdy tego nie robi. On w naszych słabościach przychodzi do nas i objawia się nam w swojej wielkiej miłości. Ja Go nie rozumiem czasami, ale On taki jest. Taki jest nasz Bóg. Czasami nie umiem pojąć Jego miłości. Czasami jestem zaskoczony. Czasami, tak jak wtedy, przyszedłem na spotkanie, chciałem się trochę lepiej poczuć. On odmienił moje życie. Zrobił to na całą wieczność. Powiedzcie, co jeszcze więcej można zrobić? A pomimo tego każdego dnia obdarowuje mnie na nowo. Każdego rana budzę się, Jego Słowo jest tak, jak tutaj czytaliśmy, pochodnią moim nogom. Cieszę się, że mogę Go rozumieć. Cieszę się, że na tyle, na ile moje ciało pozwala, na ile
Mój umysł pozwala, mogę go rozumieć, mogę go szukać i dziękuję mu za tę łaskę. Halleluja. To jest niesamowita łaska. Wiecie, ja wam powiem jeszcze jeden przykład z mojego życia, kiedy nasz Bóg nie wytyka nam naszych błędów. Śpiewaliśmy dzisiaj taką pieśń, zwróć swój wzrok na Jezusa. Wspaniała pieśń, bardzo ją lubimy. I wiecie, ja się wam do czegoś muszę przyznać. Kiedyś prowadziłem uwielbienie też w małym zborku, w tym kościele. Byłem bardzo młody i miałem też tam równe swoje za uszami, jak to się mówi, jak to każdy młody, myślę. I kiedy prowadziłem to uwielbienie, to bardzo podobała się ta pieśń, zwłaszcza starszym ludziom. I często prosili mnie, abyśmy ją śpiewali. Zwróć swój wzrok na Jezusa. To była niesamowita pieśń. Wielokrotnie Boża obecność wstępowała, kiedy żeśmy uwielbiali podczas tego. Ale ja sobie tak pomyślałem, ostatnia zwrotka tej pieśni nie pasuje do tego. Bo jesteśmy na zgromadzeniu, cieszymy się, radujemy się Panu, uwielbiamy Pana. Jak można śpiewać, kiedy dotknie śmiertelna Cię dłoń? To może będziemy śpiewać, jak przyjdzie jakaś dolina śmierci, cienia. I wiecie, chociaż ktoś mi tam mówił, ale ostatni zwrotki nie śpiewasz nigdy. No to ja sobie mówię, no to i tak nie będę śpiewał. Wiecie, no prowadzący ma to do siebie dobrze, Przemek o tym wie, że jak śpiewa do mikrofonu, to nikt go nie przekrzyczy. Więc ja sobie prowadziłem po swojemu. Teraz sobie myślicie, no to niezłe ziółko. No i wiecie, taka siostra, starsza siostra, bardzo kochana siostrzyczka, często podawała tę pieśń. I kiedyś się mnie pyta, Januszku, a czemu ty nie śpiewasz ostatni zwrotki? Ja mówię i to tłumaczę, no to nie pasuje. To nie pasuje w kościele, kiedy się cieszymy, radujemy się, to może ty wszystkie inne, to pierwszą zwrotkę dwa razy zaśpiewamy. Zamiast ostatni. I ona nic mi na to nie powiedziała. No dobrze, nie ma problemu. Ja mówię, tak samo nie lubię kolęd i nie będę śpiewał kolędni. No i wszyscy się buntowali, mówi, młody zbuntowany, trzeba go utemperować. A ja mówię, nie będę śpiewał kolęd, bo to mi to nie pasuje. Jeżeli będziesz miał urodziny, to ja przyjdę i będę ci śpiewał lulajże. Tam Andrzejku na przykład. Na urodziny. I nie śpiewałem kolęd. Wiecie, ale co się stało? Nasz Pan Jezus Chrystus jest łaskawy. On mi błogosławił. Ja się dziwię. Ja powinien zabrać mi błogosławieństwo, zabrać mi talent, powinien pourywać mi struny w gitarze i żebym zaczął się podporządkowywać. Wiecie? On tego nie zrobił. Ale wiecie, co zrobił? Lata mijały i ta siostra zachorowała. Zachorowała i to bardzo ciężko. I kiedy już nie potrafiła się ruszać, nie potrafiła chodzić, odwiedzaliśmy ją, przyjeżdżaliśmy, modliliśmy się na miejscu, leżała w swoim domu. Pewnego dnia z moim szwagrem w niedzielę po obiedzie postanowiliśmy, że pójdziemy ją odwiedzić. Poszliśmy do tego domu, bardzo ciepły, miły dom. I wiecie, to był taki niesamowity dzień. Kiedy weszliśmy w kominku, było ognisko, było ciepło w tym pokoju. Ta siostra leżała na swoim łóżku i akurat to była taka pora, wiecie, jak to w gospodarstwach, że gospodarze wyszli tam w oborach, w chlewach coś porobić. Nikogo nie było w tym domu, tylko ta siostra leżała tam na tym łóżku. Kiedy żeśmy podeszli, ona już, nie było z nią w ogóle kontaktu. Ona już, bardzo ciężki oddech, właściwie to tak tylko było słychać szum tego oddechu. I nie potrafiliśmy z nią porozmawiać, nie potrafiliśmy już przekazać błogosławieństwa, czy jakoś porozmawiać, jakoś pocieszyć, czy coś zrobić, cokolwiek zrobić. Wiecie, czuliśmy się bezradni. Staliśmy przez chwilę, nie wiedzieliśmy, co zrobić. I ja położyłem rękę na jej dłoni i pomodliłem się chwilę i zanuciłem tylko właściwie, bo gardło mi ściskało, wiecie, nie potrafiłem śpiewać. Ale zanuciłem tę ostatnią zwrotkę tej pieśni. Kiedy wyszliśmy z tego domu, byłem może 300 metrów wyżej nad tym domem i zatrzymałem się. Pytam się szwagra, wiesz co, powiedz mi, dlaczego właściwie do kogo żeśmy tutaj przyszli? Ta siostra już naszego pocieszenia właściwie nie usłyszała. Myśmy przyszli do niej, żeby jakoś ją przytulić, pocieszyć, a właściwie to
myśmy tego nie potrafili przekazać, bo już ona już właściwie nie usłyszała nas. I wtedy dotarło to do mnie, że to było dla mnie, nie dla tej siostry. I w tym momencie Bóg zmienił mnie właśnie w tym. Właśnie taki jest nasz Pan. On mi tego nie wypomniał przez kilka lat. On mi nic nie powiedział ani przez brata, ani przez siostrę, nie strofował mnie, żadnego przykrego słowa, ani napomnienia, ale właśnie dał mi do zrozumienia, że to ja właściwie muszę dojść do tego, tak jak Zacheusz. I wtedy dopiero zrozumiałem, jaki jest wielki nasz Pan. Ja mówię, Panie, dlaczego Ty mi tego kilka lat wcześniej nie powiedziałeś? Dlaczego Ty mi ostrego słowa, albo przez sen, albo przez widzenie, albo przez proroctwo, albo pastor czemu nie przyszedł i ostrego słowa mi nie powiedział, weź zacznij śpiewać tę pieśń, albo Cię wyrzucę. I bym się zaczął stosować. A Ty to tak łagodnie zrobiłeś, że nawet nie wiem, jak zmieniłeś całe moje życie od tego momentu. Wiecie, kiedy przyszliśmy do domu, to dowiedzieliśmy się, że właśnie jak modliłem się i nuciłem tę pieśń, to tam taki zegar, wiecie, jak to w tych, jeszcze może niektórzy z was macie taki zegar, który wybija godzinę. I czwarta godzina dosłownie, pamiętam, 4 razy uderzyło ten gong. 4 godzina po południu była wtedy, pamiętam to do dzisiaj. Kiedy przyszliśmy do domu, to dowiedzieliśmy się, że 4:15 ta siostra odeszła. To było dla mnie niesamowite świadectwo, wiecie. I wiele rzeczy jest w naszym życiu takich, z którymi sobie nie potrafimy, którymi jesteśmy zbuntowani. I czasami myślimy sobie, że no on się już nigdy nie zmieni. Ja wam powiem, zmieni się. Nasz Bóg jest miłosierny. On tego nie zrobi na siłę. On ciebie nie będzie jakoś przygniatał, przyciskał, ale on potrafi ciebie wychować. On jest miłosiernym ojcem. On jest ojcem, który chce, aby się nikomu krzywda nie stała, ale abyśmy zrozumieli i wyszli z naszej głupoty czasami. Abyśmy zrozumieli i dorośleli. Abyśmy zrozumieli i stali się szlachetnymi, szlachetniejszymi. Tak jak jest napisane, że aż do męskiej doskonałości. Wiecie, to by się nigdy nie stało, gdyby Bóg nie dotknął mojego serca. I takich przykładów jest wiele. Jest tysiące, jest setki w naszym życiu. Każdy z was by mógł powiedzieć, jakieś świadectwo, kiedy Bóg ciebie dotknął. Kiedy Bóg ciebie w bardziej czy w mniej radykalny sposób przyprowadził z powrotem w to miejsce, gdzie powinieneś być. I takim właśnie był Zacheusz. On sobie myślał, miał taki, wiecie, o sobie swoje myśli, ale tylko popatrzeć na Jezusa i przez chwilę poczuje się dobrze. Ale ten Jezus widzi ciebie i on do ciebie mówi, abyś ty zszedł, on chce z tobą usiąść przy jednym stole. Amen. I wtedy dzieją się największe rzeczy. Ja wam powiem, wtedy dzieją się największe zmiany w naszym życiu. Nie wtedy, kiedy jakieś coś huczne jest, niesamowite dookoła, kiedy się coś dzieje, ale wtedy, kiedy Pan Jezus osobiście do ciebie przemówi, a ty go usłyszysz. Dlatego chciejmy słuchać naszego Pana, chciejmy szukać go, chciejmy mieć go na każdy dzień, mieć wzrok skierowany na nim. Zwróć swój wzrok na Jezusa w każdej sytuacji. W każdej sytuacji. Ja wam powiem, że ostatni oddech, kiedy człowiek wydaje, to jest najpiękniejsze uwielbienie dla Jezusa Chrystusa. Ta siostra do końca życia swego służyła Bogu w potężny, niesamowicie pocieszający dla innych sposób. I wiecie, to ja to do dzisiaj czuję, jak to jest najlepsze, najpiękniejsze uwielbienie dla Pana. Halleluja. Amen. Wiecie, my sobie wyobrażamy w potężny sposób, w różny sposób, każdy sposób uwielbienia jest dobry, ale wtedy, kiedy my oddychamy dla Niego i kiedy oddajemy swoje życie. Apostoł Paweł też powiedział, że dla Niego żyjemy, ale dla Niego też odchodzimy, umieramy. Amen? Dla Niego umieramy. Amen. I nie wstydźmy się niczego w naszym życiu, nie bójmy się niczego, ale chciejmy trwać w Jego Słowie i chciejmy, kiedy Pan Jezus chce razem z Tobą siąść do stołu, to chciejmy się uczyć, bo w tym momencie najlepsze, najbogatsze dary On przynosi do naszego życia. Chociaż to czasami może być coś ciężkiego, czasami to może być coś gorzkiego w Twoim życiu, ale zaproś Go do stołu i razem z Nim bądź w tej sytuacji. Amen? Nie chciejmy nigdy być gdzieś na osobności, pozostać na tym drzewie i ja sobie już taki zostanę. A może masz w swoim życiu taką sytuację, że właśnie masz taki potępienie w swoim życiu cały czas.
i sobie myślisz, no może by, gdyby to ktoś inny, ale nie ja. Właśnie Zacheusz miał z tym problem. On chciał być blisko Jezusa, on go chciał zobaczyć, ale wiecie, wiedział, że nie ma prawa. Tam inni ludzie są. Ja też spotykam często takich ludzi i oni sobie mówią, ale ja bym tam nie pasował. Spotkaliście kogoś takiego? Ja bym tam nie pasował. Pan Jezus każdego chce przyjąć. Jeżeli kogoś stworzył, to znaczy, że On wymarzył go takim mieć. Halleluja. I On chce z każdym zasiąść do stołu. On nie ma względu na osobę. On nie wybiera ani lepszych, ani bogatszych, ani biedniejszych. On każdego, kto pragnie, każdego, kto tylko nie zgardzi Jego obecnością, każdego, kto tylko nie odrzuci Jego dłoni, do każdego chce zasiąść do stołu. I dzisiaj chce na nowo zasiąść do Ciebie. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Halleluja. Jesteśmy stworzeni, jesteśmy odkupieni Jego świętą krwią. Śpiewaliśmy taką wspaniałą pieśń, że On uwolnił mnie od wszystkich win. To jest wspaniałe. My to ogłaszamy i to jest naprawdę Boże prawdy są niesamowite. Ale pomimo tego, każdy dzień przynosi inną sytuację. I wiecie, może się ktoś czuje taki. To chcę wam powiedzieć, że zaufajmy Bożemu Słowu. Zaufajmy Bożemu Słowu. Zaufajmy Jezusowi Chrystusowi. Nie przyjmuj potępienia na swoje życie. Nie myśl sobie, że a ja już taki jestem. Pomyśl, niech Boże Słowo zrobi to, co najlepsze. Niech Jezus Chrystus osobiście spotka się ze mną. Niech osobiście zasiądzie ze mną każdego dnia do stołu. Tak w przenośni teraz mówię. Ale rozumiecie mnie, prawda? Takiej prostej, zwykłej relacji. Pozwólmy się Mu wychowywać. Pozwólmy Mu, niech On poprowadzi. On to zrobi doskonale. I takim słowem chciałem się podzielić z wami o Zacheuszu, właśnie człowieku, który nigdy nie myślał, że Pan Jezus zwróci na niego uwagę. Chciał się tylko popatrzeć, jak on wygląda. Co to za człowiek? Tyle się nasłyszał i to była jedyna taka iskra nadziei w nim, że jeżeli go zobaczę, może poczuję się lepiej. Jeżeli go zobaczę, może chociaż w sumieniu moim się troszkę lepiej poczuję. A Pan Jezus powiedział, zejdź śpiesznie, bo to ja do Ciebie przyszedłem. Zanim wyszedłeś na to drzewo, ja już marzyłem, żeby być u Ciebie w domu. I wiecie, nie pogardził żadną rzeczą, nie pogardził ani Jego gościną. Chociaż wszyscy inni by powiedzieli, nie siądziemy z Tobą do stołu. On tego nie zrobił. On rozkoszował się Jego obecnością, Jego gościną. Był w centrum naprawdę szczęścia. Taki jest nasz Pan. Może się wstydzisz czegoś w swoim życiu. Wstydzisz się, że jeżeli Pan Jezus przyjdzie, to będziesz to musiał szybko usunąć. Jeżeli to jest grzech, to muszę Ci powiedzieć, że to jest prawda. Ale jeżeli masz jakieś przyzwyczajenia albo coś myślisz, że to nie pasuje, zaproś Go. Nie wstydź się. Nie bój się Go. Ja też miałem swoje dziwne zapędy w swoim życiu. Wiecie, powiem wam, że najlepiej to z Nim razem przeżyć. Nie bez Niego. On to wyprostuje. On to wyprostuje. Jest kilka sytuacji jeszcze, które mógłbym wam opowiadać, kiedy ja poszedłem w tą drogę, w tym kierunku, a nie miałem tam pójść, ale zrobiłem to na przekór. Wiecie, jacy jesteśmy. Ale cały czas chciałem być razem z Nim. Nie chciałem Go opuścić. Wiecie, i przyszło tak, że z powrotem mnie sprowadził. Więcej bym tam nie poszedł. Ale On tego nie zrobił ze jakimś surowym takim, wiecie, nakazie miłości. Za każdym razem. Za każdym razem. Dlatego, dzieci Boże, chciejmy być jak najbliżej Niego. Jak najbliżej Niego. Kochajmy Go, służmy Mu w naszym życiu, całym naszym życiem, całym naszym oddechem. A kiedy nam przyjdzie... Kiedy nam przyjdzie ten moment, kiedy śpiewaliśmy w ostatniej zwrotce, chciejmy jeszcze ostatnim oddechem ten najpiękniejszy moment uwielbienia oddać Jemu. Halleluja. Amen. Nie wstydźmy się, nie bójmy się niczego, ale chciejmy służyć Mu z radością. Niech nasze życie, a niech też wszystko w naszym życiu, niech wszystko poza nasze życie, niech uwielbi Jezusa Chrystusa. Kiedy weźmiesz Jego do swojego stołu, zaprosisz do swojego domu. I tak będzie. Tak będzie. Amen. Halleluja. I takim słowem chciałem się z wami podzielić. Dziękuję, że wysłuchaliście i mam nadzieję, że Duch Święty będzie pocieszał wasze serca, że będzie je posilał, że rozwiałem może jakieś Duch Słowo Boże rozwiało jakieś wątpliwości w waszym życiu, ale On naprawdę was bardzo kocha. On nas kocha. Chce to przynieść na nowo. Kościele Boże, Jezus Chrystus kocha ciebie. On oddał swoje życie. Jest w stanie zrobić wszystko.
Tylko chcę powiedzieć, że On to już zrobił. Zrobił wszystko, zrobił więcej niż trzeba. Dlatego chcę was zachęcić tymi słowami, abyśmy na nowo podnieśli bój modlitewny, abyśmy na nowo postarali się o to, aby czytać Jego Słowo, aby słuchać Jego Słowa, ale też aby patrzeć na Jezusa, zwróć swój wzrok na Jezusa. Tak jak Zacheusz zwrócił swój wzrok na Niego. Pomimo swojej sytuacji, Pan Jezus szybko odpowiedział. Popatrzcie, jak mało trzeba, jak mało wystarczy, a Bóg jest zainteresowany Twoją osobą. Amen. Hallelujah. Amen.